Często myli się je z lenistwem, tymczasem są one objawami wielu innych chorób. Objawów depresyjnych, bo o nich dzisiaj mowa, nikt tak naprawdę nie planuje. Wielu osobom, które się z nimi zmagają, zarzuca się zaniedbywanie obowiązków, a nawet złą wolę. Po czym jednak poznać, że chodzi o depresję, a nie o zwykłe lenistwo? Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i oczywiście na tym kanale promuję zdrowy tryb życia. A oto lista 20 charakterystycznych objawów depresyjnych. Obniżenie nastroju to jeden z najistotniejszych, a zarazem najbardziej widocznych symptomów depresji. Często idzie on w parze z niemożnością doświadczenia przyjemności, czyli z tak zwaną anhedonią. Oznacza to, że osoby z depresją nie są w stanie cieszyć się radosnymi wydarzeniami oraz drobnymi rzeczami. Ponadto odczuwają uczucie pustki oraz zobojętnienie. Towarzyszy im często brak poczucia celu. Nie można zapomnieć również o wahaniach nastroju, które w wielu przypadkach również są charakterystyczne dla depresji. Pacjenci z depresją często mają poczucie bezsilności, bezużyteczności oraz bezradności. Mają też tendencję do obwiniania siebie za różne niepowodzenia. Doprowadza to do obniżenia poczucia własnej wartości oraz wyraźnego obniżenia nastroju. To z kolei wpływa na ogólny sposób myślenia o życiu, w którym na horyzoncie nie widać tak naprawdę nic pozytywnego. Zdarza się, że pacjenci pałają wręcz nienawiścią do samych siebie. Jedno z badań, w którym wzięło udział ponad 130 pacjentów z ciężką depresją, wykazało, że obniżony nastrój oraz poczucie beznadziei to dwa najczęściej występujące objawy omawianej choroby. Innym objawem depresji są zaburzenia snu. Jak dowiodły badania opublikowane w czasopiśmie naukowym, aż u 75% osób z depresją występują symptomy bezsenności. Wielu pacjentów zmaga się jednak także z nadmierną sennością. Naukowcy, którzy prowadzili badania w bostońskim szpitalu, dowiedli, że osoby z depresją znacznie częściej doświadczają uczucia senności niż osoby zdrowe. W przypadku tej choroby trudno o normalne wysypianie się oraz regenerację, nawet jeśli śpi się przez 8 czy 10 godzin. U wielu pacjentów występuje również płytki sen z licznymi przebudzeniami się w trakcie. Jest to o tyle istotne, że problemy ze snem wpływają w ogromnym stopniu na jakość naszego życia i często prowadzą do myśli samobójczych. U osób z depresją często pojawia się również uczucie wyczerpania oraz nadmierne zmęczenie. Jest ono na tyle duże, że nie są one zdolne do wykonywania pracy fizycznej, a nawet umysłowej. Jeśli i Ciebie to dotyczy, niektórym wydawać się może, że jesteś po prostu leniwy i nie chce Ci się robić nic produktywnego, podczas gdy Ty nie masz po prostu na nic siły. To prawda, że czasem wszyscy odczuwamy brak energii, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład jesteśmy ospali. W przypadku depresji zmęczeniu towarzyszy jednak wiele innych objawów. Przytłaczające uczucie zmęczenia wpływa także na aktywności życiowe. Brak energii to jeden z powodów, dla których pacjenci z depresją przestają robić to, co lubią. Pacjenci chorzy na depresję stają się mniej aktywni i ograniczają kontakty ze znajomymi. Przestają udzielać się w towarzystwie i na bok odkładają dotychczasowe zainteresowania. Niezależnie od tego, czy chodzi na przykład o literaturę, czy też o sport. Wiąże się to ze zmęczeniem oraz wyżej wspomnianą anhedonią. Różne zajęcia i hobby nie sprawiają już im takiej przyjemności jak kiedyś. W ten sposób objawia się również apatia, czyli stan zobojętnienia i utraty zainteresowania codziennym życiem. Nieraz towarzyszą jej również brak motywacji oraz zmniejszenie wrażliwości na różne bodźce emocjonalne. Osobom z depresją ciężko jest się skoncentrować, czasem nawet na wykonywaniu najprostszej czynności. Przykładowo, próba wyjścia z domu może wydawać się dla nich zbyt trudna do zrealizowania. Nieraz podjęcie jakichkolwiek działań wiąże się z wielkim wyzwaniem, podobnie jak planowanie pewnych działań oraz rozwiązywanie wszelakich problemów. Szybkość przetwarzania informacji jest u nich także w dużej mierze spowolniona. Osoba z depresją często ma również problemy z zapamiętywaniem. Dla osób z depresją poranne wstawanie i wychodzenie z domu potrafią być ogromnym wyzwaniem, a to z kolei prowadzi do notorycznego spóźniania się w różne miejsca.
Czasem pacjenci nie są na siłach, aby opuścić łóżko, a co dopiero wrócić do pracy czy nawet na uczelnię. Choroba sprawia, że nie odczuwa się przyjemności i nie myśli się przyszłościowo, dlatego perspektywa każdego kolejnego dnia potrafi być prawdziwym koszmarem. W depresji wszystkie czynności wykonuje się również znacznie wolniej. To wszystko sprawia, że chora osoba przeciąga czas wychodzenia z domu do absolutnie maksimum, w wyniku czego notorycznie się spóźnia. Nie oznacza to jednak, jak wiele osób może sądzić w takiej sytuacji, że jest ona leniwa. Wiele osób z depresją zaniedbuje również obowiązki domowe. Jeśli dana osoba dotychczas utrzymywała mieszkanie w sterylnej czystości, a nagle przypomina ono wysypisko śmieci, coś jest zdecydowanie nie w porządku. Przyczyną tego zjawiska może być m.in. depresja. Wszelkie prace fizyczne, a więc odkurzanie, sprzątanie, wynoszenie śmieci czy ścielenie łóżka, mogą być dla chorej osoby niemożliwe lub niesamowicie trudne do wykonania. I to również nie jest oznaka lenistwa. Aż 90% pacjentów z depresją odczuwa objawy lękowe. Co więcej, u połowy chorych są one na tyle silne, że spełniają kryteria współistniejącego zaburzenia lękowego. Oznacza to, że pacjenci doświadczają jednocześnie symptomów depresji i wspomnianego zaburzenia, czyli dwóch ciężkich stanów w tym samym czasie. Przykładowe objawy lęku to nerwowość, niepokój, uczucie napięcia, uczucie zagrożenia, strach, panika, nadmierna potliwość, szybkie bicie serca, przyspieszony oddech czy drżenie mięśni. Jednym z najczęściej zgłaszanych objawów depresji jest również drażliwość. Jak dowodzą badania naukowe opublikowane w naukowym czasopiśmie, drażliwość z napadami gniewu może występować nawet u 1/3 pacjentów zmagających się z omawianą chorobą. Ważne jest, że nadmierna drażliwość zdecydowanie częściej występuje u mężczyzn, podobnie zresztą jak ryzykowne zachowania, nadużywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz niekontrolowany gniew. Jednocześnie mężczyźni rzadziej szukają pomocy u psychologa i rzadziej decydują się na leczenie choroby. Tak jak już powiedzieliśmy, niektóre osoby z depresją chętnie korzystają z alkoholu oraz substancji uzależniających. Zwykle mają nadzieję, że chociaż przez moment pomogą im się oderwać od problemów i po prostu o nich zapomnieć. W rzeczywistości pogarszają one tylko obecny stan, potęgując złość oraz frustrację. Depresja i używki, wzajemnie na siebie oddziałując, jedynie pogłębiają istniejącą autodestrukcję. Ważne jest to, że omawiana choroba może być zarówno przyczyną uzależnienia, jak i skutkiem przyjmowania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Samookaleczanie to autodestrukcyjny typ zachowania, stanowiący dość ułomny sposób na radzenie sobie z trudnymi emocjami i oczywiście ich tłumieniem. Polega ono na samouszkadzaniu ciała, na przykład poprzez kaleczenie go ostrymi przedmiotami. Pozwala to rozładować silne napięcie. Coraz częściej jednak naukowcy mówią o tym, że jest to sposób na ucieczkę od bardzo nieprzyjemnych uczuć. To charakterystyczny, a zarazem bardzo groźny objaw depresji. W przypadku zauważenia takiego symptomu konieczne jest rozpoczęcie leczenia psychiatrycznego. Pogłębiające się myśli o samobójstwie mogą doprowadzić do podjęcia jego realnych prób. Badania opublikowane w czasopiśmie naukowym sugerują, że nawet 87% osób decydujących się na samobójstwo może cierpieć właśnie na depresję. Co więcej, jeśli w parze z tą chorobą idą zaburzenia lękowe, zwiększa się szansa pojawiania się myśli samobójczych. Istnieją również inne czynniki, które jeszcze bardziej potęgują to ryzyko. Są to kolejno choroby fizyczne, utrata pracy albo dochodu, pogorszenie funkcji poznawczych, śmierć bliskiej osoby, stresory psychopoznawcze, ale co ciekawe, czynnikiem ryzyka w tym przypadku może być również płeć męska. Jak się okazuje, osoby z depresją często mają słabszy apetyt, a to z kolei sprawia, że pomijają niektóre posiłki. Inni pacjenci wręcz przeciwnie, mają większą ochotę na jedzenie, a zwłaszcza na słodkie potrawy. W związku z tym może dojść do nagłego spadku lub wzrostu masy ciała. Naukowcy w jednym z badań dowiedli, że pewne obszary w naszym mózgu, odpowiedzialne za apetyt i reakcję na jedzenie, związane były z depresją. W związku z tym osoby, które utraciły apetyt,
często jedzą po prostu byle co. Zdrowie nie ma dla nich większego znaczenia, jedzą tylko po to, żeby przetrwać. Depresja oraz długotrwały stres mogą doprowadzić do zaburzeń żołądkowo-jelitowych. W 2015 roku udowodniono, że mogą prowadzić one do dyspepsji czynnościowej, do dyskomfortu w obrębie klatki piersiowej oraz brzucha, refluksowego zapalenia przełyku oraz zespołu jelita drażliwego. Co ważne, wykazano również związek między depresją a wrzodami żołądka, łagodnymi guzami, a także nowotworami żołądka oraz okrężnicy. Depresja oznacza nie tylko ból naszej duszy, ale również i ciała. U chorych nieraz pojawiają się bóle mięśni, stawów, kończyn, pleców, ale także i bóle głowy. Badanie naukowe wykazało, iż ból fizyczny oraz depresja mają ze sobą wiele wspólnego, choć nie tylko jest to prosty związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi głównie o to, że neuroprzekaźniki, które wpływają zarówno na ból fizyczny, ale także na nasze emocje, to serotonina oraz noradrenalina. Ich rozregulowanie wiąże się zarówno z depresją, jak i symptomami bólowymi odczuwanymi przez nasze ciało. Wielu lekarzy uważa, że im gorsze są objawy fizyczne, tym poważniejsza jest również depresja. Wiadomo jest także, że w parze z przewlekłym bólem często idą myśli samobójcze. Kolejnym istotnym, a zarazem bardzo często pomijanym objawem depresji są zaburzenia seksualne. Efektem niskiego libido może być z kolei pogorszenie się relacji interpersonalnych, a w tym również tych małżeńskich. A co za tym idzie, pogłębienie się depresji. Osoby z depresją zwykle mówią o niskim libido, ale występuje u nich również problem z podnieceniem, co skutkuje zaburzeniami erekcji oraz brakiem orgazmu lub opóźnionym orgazmem. Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto zauważyli również, że dysfunkcje seksualne są częstym niepożądanym skutkiem ubocznym leczenia depresji i zarazem jedną z głównych przyczyn odstawiania tego typu leków. W przypadku ciężkiej depresji u niektórych pacjentów widać zmiany w sposobie poruszania się. Nierzadko dochodzi do zaburzenia normalnej aktywności ruchowej. Najczęściej przybiera ona formę spowolnienia psychoruchowego, co oznacza poruszanie się wolniej niż w normalnych warunkach. Osoba z depresją może to robić ospale oraz z trudem. Często objaw ten idzie w parze ze zwolnionym tempem mówienia. Ale u niektórych pacjentów natomiast, niemniej jednak znacznie rzadziej, można zaobserwować pobudzenie psychoruchowe, polegające na szybszym, energicznym, jakby takim nerwowym mówieniu, a nawet poruszaniu się. Wspomnieliśmy już, że depresja wpływa również na sposób porozumiewania się. Mowa osoby z depresją często jest nie tylko spowolniona, ale także i mniej melodyjna. Wypowiadanym zdaniom brak pewnej intonacji oraz charakterystycznego zabarwienia emocjonalnego. Ponadto słychać, że często zdania wypowiadane są jakby tak na jednej nucie, co z kolei sprawia wrażenie, jakby osobie chorej było po prostu wszystko jedno. Wyczuwalna jest w nich obojętność, co oczywiście związane jest z apatią. Osobom z depresją często nie zależy na ich wyglądzie, dlatego przestają o siebie dbać i zaniedbują osobistą higienę. Rzadko biorą prysznic, nie czeszą się, nie myją włosów przez kilka dni, nie zawsze pamiętają także o myciu zębów. Choroba odbija się często także na wyglądzie twarzy. W wyniku problemów z łaknieniem oraz zaburzeń snu, cera może być poszarzała, a oczy podkrążone. W garderobie takich osób często dominują również ciemne, smutne barwy, co jest bardzo widoczne zwłaszcza u tych pacjentów, którzy wcześniej ubierali się kolorowo. Niektórzy nie dbają również o wygląd ubrań. Często są one niewyprasowane, a nawet zniszczone. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Szanowni Państwo, pozwólcie tylko na sekundę autoreklamy. Wszystkim moim słuchaczom serdecznie polecam swoją książkę Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Książkę tę można znaleźć w opisie tego filmu. A ja na dzisiaj serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam Państwa do następnego odcinka. Do usłyszenia.